Wszelkie działania reżimu Łukaszenki przeciwko Andrzejowi Poczobutowi traktujemy jako formę politycznej represji na osobie, która została przez reżim uznana za wroga. Wszystkie te działania są działaniami bezpodstawnymi i bezprawnymi. Mowa o niszczeniu człowieka, który podpadł władzy Aleksandra Łukaszenki i jest traktowany przez ten reżim za przeciwnika. Wszystkie te działania również wpisują się w pewną szerszy kontekst walki z Polską, z polskością. Widać zarówno w działaniach administracyjnych, jak i propagandowych, że reżim Łukaszenki szuka wroga, a dzisiaj tym wrogiem jest Polska i polskość. Widzieliśmy ataki na polskie cmentarze, widzieliśmy ataki propagandowe na państwo polskie. Widzimy wciąż, że Łukaszenko prezentuje Polskę jako kogoś i państwo, które Łukaszence zagraża. Wykorzystuje to również do legitymizowania swoich represji przeciwko społeczeństwu obywatelskiemu na Białorusi. Niestety widać wyraźnie, że Andrzej Poczobut został również zakładnikiem pewnej wizji wrogości, którą kolportuje Aleksander Łukaszenka i nic niestety nie wskazuje na to, żeby z tej drogi reżim Łukaszenki miał zejść.